I w momencie, kiedy my zaczynamy ludziom gwarantować minimalny dochód, to my zamieniamy ich w rośliny. My, my, my tylko ich podlewamy. To mówi o tym, że powinniśmy pracować cztery dni w tygodniu, albo, nie wiem, 4 godziny yy, dziennie. To ja widzę po prostu mordercę ekonomii w takiej osobie. Ja go zapytałem, czy ja, czy, czy ja powinienem dawać bezdomnym czasem grosik? A on mówi, Rozumiem, że to wynika z twojej chęci niesienia pomocy, ale zastanów się. Bo żeby wygenerować więcej, jest potrzebny nadwysiłek. Komu chce się podejmować nadwysiłek? Komu chce się podjąć nadwysiłek? Ja osobiście nie wierzę w to, że można naprawić yy, społeczeństwo. Po prostu w to nie wierzę. Kiedy paliwo było ta tak tanie, że taksówkarz, który szedł na obiad do restauracji, zostawiał auto włączone na chodzie. Nawet płakałem w którymś punkcie, kiedy widziałem bestialstwo i konsekwencje. Ja przeglądałem pensje moich pracowników robię teraz idę na emeryturę i robię takie archiwum no i słuchaj w 94 roku gość zarabiał 2 miliony złotych a w 95 zarabiał 140 zł nam zależy PL. merytoryczne źródło informacji partnerzy kanału sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci nadrabiamy to o czym milczą w szkołach siepomaga.pl największa moc pomagania Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie z cyklu fizyka życia witam Łukasza Hojnackiego. Dzień dobry, witam wszystkich. Fizyka życia ma taką ambicję, żeby wytłumaczyć procesy życiowe, od powstania życia, od cząsteczek do bardzo skomplikowanych zachowań społecznych. No i jedną z książek właśnie z tego cyklu jest, co każdy nastolatek o rządzących wiedzieć powinien, która koncentruje się na tym takim odwiecznym konflikcie albo wyzysku, albo walce między rządzącymi a rządzonymi. No, i moją główną tezą w tej książce jest to, że żeby zrozumieć o co w tym konflikcie chodzi, jakie są mechanizmy, to trzeba zrozumieć coś, co jest bardzo trudne do zrozumienia, czyli mechanizm inflacji. Ale wiem, że Ty masz. Nieco inne spojrzenie, też można powiedzieć, że też chciałbyś, żeby ludzie rozumieli te procesy społeczne, tak jakby no właśnie dlatego też zgadzasz się na te rozmowy z zakresu fizyki życia, uzupełniasz je swoją wiedzą psychologiczną. No ale właśnie, wracamy do pieniądza. Inflacja czy może coś jeszcze więcej? No, moim zdaniem inflacja jest banalna w zrozumieniu. O. To, jest, to, jest, to jest rzecz absolutnie banalna. To, to, co nie jest, to, co jest tutaj podejrzane, to jest to, że właśnie większość tego nie rozumie. No to znaczy, że nie jest banalna. To znaczy, to, że ty to rozumiesz i ja, yy, i mamy jakiś model poznawczy w głowie, i dla nas wydaje się to banalne, ale chodzi o to właśnie, żeby, żeby dzieci wiedziały, żeby masy po prostu o tym wiedziały. No, dla mnie, dla mnie pytanie, Główne to jest, dlaczego to nie jest rozumiane. Mało tego. Dlaczego większość nie podejmuje prób zrozumienia tego? To, to, jest, dla mnie, to jest dla mnie fenomen, jak to jest, że na co dzień jesteśmy grabieni inflacyjnie? Co, o czym mówią ekonomiści? Tak wprost. Że to jest u, ukryty podatek, a mimo wszystko wciąż my nie chcemy, tak jakby większość społeczeństwa nie jest w stanie tego załapać. I no, do klasyka trzeba się tutaj cofnąć. Co jest dla mnie uderzające, to zdaje się, te słowa przypisuje się Fordowi. Gdyby ludzie rozumieli system bankowości centralnej czy tam system finansowy, to jutro rano wyszliby na ulicę. To jest fascynujące, jak bardzo jesteśmy niedoinformowani w zakresie podstawowych zjawisk ekonomicznych. No ale. A my to próbujemy naprawić. Ale po, po, po pozwól, że ci przerwę w tym momencie, bo mówisz, że ekonomiści o tym mówią. No okej, okay, niektórzy ekonomiści o tym mówią. Mhm. Profesor Glapiński, który wykłada na szkołę, szkole głównej handlowej, on twierdził, jak, jak zaczął się COVID, że gotówki nam nie zabraknie. No i dodrukował tej gotówki całą masę. Włodzimierz Putin w tej chwili powiedział taką rzecz, że no mamy inflację, no ale to jest doskonale. Bo przecież jeżeli sprzedajemy towar, który jest wart dolara, i dwa lata temu otrzymywaliśmy 30 rubli, a teraz za ten towar otrzymujemy 45 rubli, to jest czysty zysk. No i ludzie w to wierzą. Tak Jak jakby nie wnikają w istotę tego wszystkiego, tylko przyjmują to za, za dobrą monetę. Ja powiem tak, nikt się nie zastanawia też nad taką rzeczą. Ja przeglądałem. Pensje moich pracowników. Robię teraz hmm. idę na emeryturę i robię takie archiwum. No i słuchaj, w 1994 roku gość zarabiał 2 miliony złotych, a w 95 zarabiał 140 złotych. No to mamy w tym momencie banalne liczby. Proste. Jasny i klarowny, i w tym momencie sobie wystarczy odnieść to do siły nabywczej. Co mogę kupić za te pieniądze? Ja nie muszę robić tutaj jakiś, nie wiem, cały i różniczek, żeby, żebym wydedukował, że więcej może oznaczać mniej. To jest przewrotne i nieco paradoksalne, ale tak jest. Co mi z pensji 2 miliony, jeżeli, jeżeli nie mogę za to kupić, nie wiem, buchenka chleba? To ja nie chcę takich dwóch milionów. Czy to jest takie trudne w zrozumieniu? No i ja zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać. Jeżeli, no ja już, kto mnie zna, to doskonale wie, ile o tej inflacji tutaj powiedziałem, że to jest dodruk, pustego pieniądza, że to jest pieniądz fiducjarny, przed którym był pieniądz cząstkowy, przed którym był pieniądz złoty, i tak dalej. Okej, okay, to wszystko wiemy. Tylko ja te też próbuję pójść krok dalej i zrozumieć, dlaczego to wszystko tak się dzieje. I w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że brak rozumienia tych wszystkich zjawisk może wynikać yy, z, z bardzo określonego mindsetu. Doszedłem do wniosku, że na takim pewnym poziomie symbolicznym pieniądz złoty to jest pieniądz pracowitości. Pieniądz fiducjarny to jest pieniądz leniwy. I teraz, żeby to uzasadnić, uargumentować. Jeżeli cofniemy się w przeszłość, przypomnimy sobie, nie wiem, gorączki złota albo nawet po prostu banalne wydobycie bez względu na to, czy było to robione etycznie, czy nieetycznie, za każdym razem był podejmowany wysiłek i praca fizyczna. Akurat ostatnio to namiętnie studiuję, więc wiem, że po prostu różnie to bywało. Na przykład gorączka złota ziem ognistych, czyli już tam na samym dole Chile i Argentyny, było ludobójstwo. Tak, No niestety, tak, tak niejaki Julius Popper wydobywał złoto, zdobywał złoto. To samo było w Oropreto w XVII wieku w Brazylii i w kilku różnych innych miejscach na świecie, gdzie po prostu był wyzysk. Ale byli też poszukiwacze złota, którzy, których można w zasadzie porównać do przedsiębiorców, którzy stwierdzili, dobra, podejmuje ryzyko, podejmuje y, tą inicjatywę. Y, zmierzam na drugi koniec świata po to żeby być może wypracować lepsze życie. Więc było to płukanie złota w tych rzekach, później było jakieś tam y, hydrauliczne wydobycie, po prostu płukanie tych skał strumieniami wody pod ciśnieniem i tak dalej. I to wszystko był wysiłek, inicjatywa i za każdym razem, czy to było y, etyczne, czy nieetyczne, człowiek wkładał w to pracę. Czyli za złotem stoi krew, pot i łzy tak. i czasami niemoralność wtedy kiedy to złoto tak. jest skradzione, ale to jest ryzyko, tak? tak. A w przypadku pieniądza też może być to niemoralne, i też może być to moralne. Więc ja bym wziął w nawias po prostu słowo pieniądz, z uwagi na to, że moralność i niemoralność to jest całkiem inna bajka niż pieniądz. Ale pieniądz papierowy, fiducjarny, w odróżnieniu od złota, nie wymaga pracy. Dlatego on jest niemoralny. Kapuściński pisał o tym, że inflacja jest niemoralna, i wszystko, cała historia, właśnie na to wskazuje, że w momencie, kiedy zaczynamy dodrukowywać pieniądz ad infinitum w sposób jakiś taki obłąkańczy, rzucamy na te wszystkie socjale zapomogi, i tak dalej, to morale społeczeństwa zaczyna spadać. I w tym momencie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Dochodzi do mnie, że my zaczynamy jako cywilizacja no zachodnia, tak już powiedzmy, że Polska jest raczej w tej cywilizacji zachodniej niż wschodniej, zaczynamy mieć mindset pieniądza leniwego, nie pieniądza wypracowanego, pieniądza leniwego. Co o tym świadczy? Świadczy o tym to, że na przykład próbujemy skrócić tydzień pracy i skrócić dzień pracy. I to już jest w ogóle pierwsza rzecz na, 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 na płaszczyźnie logiki, która, no, jakby to powiedzieć, sprzedaje nam wykrzykniki. Ja, ja osobiście się zastanawiam, jak ludzie reprezentujący takie stanowiska wyobrażają sobie wzrost produktywności kraju, jeżeli my zaczynamy pracować mniej. Ja myślę, ta, taki, yy, taki, znaczy może i pomysł, taką, taki, no, pomysł można powiedzieć, yy, że w zasadzie powinniśmy jako, jako jednostka edukacyjna mówić, że... Pieniądz jest w zasadzie tylko i wyłącznie jakąś taką miarką, przy czym ta miarka jest elastyczna, bo jeżeli rząd dodrukuje pieniądza, bo w ten sposób rozumiemy inflację, tak jak mówił to Kopernik, czyli spodlenie monety, właśnie dodrukowanie tej monety, no to wtedy ta miarka się rozszerza, czyli powiedzmy zarabiasz 2 miliony złotych, a dwa lata później zarabiasz 200 złotych. No i w teorii te 2 miliony były o wiele większą kwotą niż 200 złotych. Tak, ale, nominalnie. Nominalnie, ale... Problem jest właśnie w produktywności i w sile nabywczej. Jeżeli za 2 miliony ja mogę kupić dwie koszule, a za 200 zł mogę kupić 40, to znaczy, że te 200 zł jest więcej warte niż 2 miliony. To się nazywa złote i to się nazywa złote. Tak? Tak. Czyli właśnie, żeby zmienić to, to ty mówisz, używasz słowa mindset, światopogląd ludzi, trzeba chyba im zwracać uwagę na to, że powinni myśleć o wydajności pracy, że to jest ten najważniejszy czynnik, a nie to, ile zer mamy na banknocie. No, wiesz dobrze, że mamy dużo punktów styczności, natomiast to też punkty różnic między nami. Ja osobiście nie wierzę w to, że można naprawić społeczeństwo. Po prostu w to nie wierzę. Znaczy nie wiem, co by musiał, musiało się wydarzyć. Historia pokazuje, że od tysięcy lat yy, nie wiem, zawsze są jednostki, które próbują ludzi oświecić czy w jakiś sposób uświadomić, a to i tak nie zdaje egzaminu. W ekonomii, proszę bardzo, wspomniany przez Ciebie Kopernik, Fredrik Bastiat, który już dawno wyłożył mechanizmy gospodarczo-ekonomiczne. W tej chwili mamy szkołę austriacką i, i nic. I nic. I, nic i, to, I to się nie zmienia. Więc tak naprawdę, pytanie, pytania powinny dotyczyć nie tyle ekonomii i nie wiem, powiedzmy, wiedzy akademickiej, szkolnej, ile po prostu ludzkiej psychiki ludzkiej psychiki. I świetnym przykładem tego wszystkiego jest akurat tutaj leży przed nami książka, którą polecam gorąco wszystkim. Ona mnie wstrząsnęła. Połknąłem ją w zasadzie chyba w dwa dni. Gorączka złota, jak upadała Wenezuela. Yy. O czym jest ta książka? Ta książka jest uderzająca. Ona pokazuje... Jak Wenezuela stoczyła się? To był kraj, który kilkadziesiąt lat temu miał jeden z najwyższych standardów życia na świecie. Na świecie! Tak, Ta, ten kraj ma potężne zasoby ropy, ten kraj ma potężne zasoby złota i w tej chwili. Zatacza się w chaosie. Tam są różne trzy siły, które między sobą walczą, żadna nie jest w stanie wygrać, żadna nie jest na tyle słaba, żeby kompletnie przegrać. Mamy mafię, mamy, mamy rząd ze swoim wojskiem, mamy jakieś y, y, z obcych krajów y, partyzantki, tam w tej chwili się odbywa walka kosztem ludzi. No i autor tego Tomasz Foro, y, autor tej pozycji pokazuje, w jaki sposób do tego doszło. Jak kraj, który miał tak potężne zasoby, Upadł tak nisko? I odpowiedź jest prosta. Socjalizm. Wszystko było rozdawane. Dużo ropy, no to tania ropa. Dużo złota, no to było dużo kasy. I tak dalej. Więc rozdawnictwo, i małymi krokami, tym tak zwanym gotowaniem żaby, ludzi rozleniewiono do tego stopnia, że oni w pewnym momencie kompletnie odlecieli, stracili czujność i kraj już, jakby to powiedzieć, siłą pędu, no po prostu musiał. Upaść, kompletnie. Utonął praktycznie w tej chwili. Przykłady są fenomenalne. Są przykłady na temat tego, yy, kiedy paliwo było ta, tak tanie, że taksówkarz, który szedł na obiad do restauracji, zostawiał auto włączone na chodzie. Przecież to jest trwonienie kapitału. Rozumiem, że coś się stanie, ale przecież my, nawet jak wychodzimy z pokoju, prosty, prozaiczny przykład. Na 5 minut, co robimy? Gasimy światło. My za te 5 minut nie zapłacimy pewnie nawet, nie wiem, grosza czy dwóch. No to tak, to tak? jakieś ale setne na, tysięczne grosze nawyk Nawyk oszczędności jest wdrukowany, nawyk oszczędności jest nam wpojony, więc co robimy? Wyłączamy. Wracamy, z powrotem włączamy. Tak? Albo szereg różnych innych przykładów na temat tego, jak można wykorzystać zasoby. A tam było trwonienie i z dekady na dekadę wszystko było trwonione, aż kompletnie system się rozleciał. Tam w ogóle nie było kapitalizmu, nie było tych mechanizmów rynkowych, których my jesteśmy zwolennikami, tam było rozdawnictwo, no i w tej chwili kraj stacza się w totalny chaos, jest głód, są morderstwa. Nie wiadomo, co w zasadzie dzieje się w tym kraju, ponieważ dziennikarzom też jest niektórym trudno tam wjechać w głąb, zwłaszcza w te rejony, gdzie jest wydobycie złota. I, i, I po prostu polecam tę książkę, żeby pokazać, jak dalekosiężnie działa socjalizm. No i są też partie, które no, ewidentnie cisną na, na, na takie hasła socjalistyczne i rozumiem, że no, nie wiem, oni na cztery lata mogą mieć coś do powiedzenia, ale w długoterminowej perspektywie jest to niszczące. Kiedy ja widzę kogoś, kto mówi o tym, że powinniśmy pracować cztery dni w tygodniu albo nie wiem, 4 godziny yy, dziennie, to ja widzę po prostu mordercę ekonomii w takiej osobie. Ta osoba może nawet nie mieć złych intencji nie wiem, gdybym miał stwierdzić, czy ta osoba jest głupia, czy ta osoba jest zła, to prędzej stwierdzę, że jest bliżej jej głupoty. No ale no my nic z tym nie zrobimy. Tak? No, jeżeli ktoś nie chce zrozumieć, ta, tak to działa. No dobra, ale nie chcę zrozumieć, ja rozumiem przeciętnych ludzi, nawet z tytułami doktorskimi, ale przecież są media, jest też Kościół, tak, który powinien, znaczy Kościół powinien być Zwracać uwagę na te wartości uniwersalne, tak, jeżeli mamy do czynienia z takim typowym mechanizmem rozwalenia kraju przez socjalizm, a idziemy dokładnie tą samą ścieżką, tak, no bo w tej chwili partie się licytują, że będą dawały. Czyli to jest tak, będzie druk pustego pieniądza, będzie obniżka produktywności, myśmy to przerabiali za PRL-u. PRL się skończył, znaczy te, te lata takiego absolutnego upadku to było od roku 80 do 90 w ubiegłym wieku, czyli nie tak dawno, tak. 40 kilka lat temu się to zaczęło i 30 kilka lat temu się to skończyło. Pomimo to retoryka socjalistyczna, na którą przyzwalają dziennikarze. No, można uznać, że dziennikarze są bęcwałami, którzy też niczego nie rozumieją, tylko chcą y, zarabiać na tym, że są dziennikarzami, w związku z tym prezentują takie treści, na, y, za jakie jest im płacone. Tak? No dobra, twierdzisz, że nic się z tym nie da zrobić. Czyli co? Mamy się wycofać, być intelektualistami, filozofami, y, rozmawiać sobie właśnie w ten sposób, y, nagrywać takie rolki y, i już czy pisać takie książki jak ta czy ta y, czy możemy jednak próbować coś zrobić? Znaczy, to, co my możemy zrobić, ja wiem, że nie mam wpływu na tych dziennikarzy, yy, nie wiem, którzy w ogóle są, znaczy, ich poziom w ogóle i moralny, i intelektualny też dla mnie pozostawia wiele do życzenia. Bo pytania, typu pan nie chce dać obywatelom po tysiąc złotych, no to, to, to jest cios poniżej pasa. Tak? Ja bym dawał po miliard. Słuchaj, no, no po co tysiąc? Dlaczego? Dlaczego pan jest taki skromny? Tak? Dajmy miliard, będą bardziej zadowoleni. To są ich, ich nieuczciwe chwyty retoryczne, erystyczne, to jest manipulacja. No, w tym są szkoleni dzisiaj dziennikarze, rozumiem to, że to tak działa. Natomiast ja też y, gdzieś tam w środku jestem przekonany, że oni nie rozumieją tak naprawdę tych mechanizmów. Na czym, skąd się to w ogóle bierze? Mi się wydaje, że y, my nie myślimy długoterminowo. Myślimy tylko krótkoterminowo. No bo z perspektywy 100 najbliższych lat, czy my dostaniemy po 500 zł miesięcznie, czy nie, w ciągu najbliższych czterech lat nie ma znaczenia. Natomiast ma znaczenie, jeżeli to kreuje pewien trend, pewną tendencję, jeżeli zaczynamy się rozpędzać jak Wenezuela w latach 70. Tak, damy troszeczkę, damy jedno ziarenko, czy tam jeden banknocik, potem dwa, trzy, pięć, aż w końcu człowiek siłą swojej natury Przywyknie do tego i będzie, ale cały czas ktoś mi dawał. Teraz ja chcę więcej. Więc póki my nie mamy mentalności takiej, że nic za darmo, tylko muszę wypracować, no to y, zmiany nie nastąpią. Pytanie brzmi, kto w ogóle jest w stanie taki mindset przyjąć, takie nastawienie, takie, takie podejście. No, moim zdaniem y, są osoby. Które takie podejście mają. Ja osobiście podziwiam sportowców i po prostu każdy sportowiec wie, że on nie może powiedzieć słuchaj, daj mi sukces. <laughs> Daj mi złoty medal. Czy, czy, czy ja mogę poprosić złoty medal tutaj? Tak, <laughs> tak, czy mogę? No bo Kowalski dostaje co miesiąc. Tak, tak. Nie, sportowiec wie, nie tylko sportowiec, przedsiębiorca to jest kolejny przykład. On wie, że jeżeli on. Ale wyrwie... przedsiębiorca wolnorynkowy, tak. nie kompradorski, to, tak. który dostaje jest na, uwię... na więź, że tak powiem, państwa, które tak. pcha w niego pieniądze. Tak, czyli ten, który wypracuje, ten, który wyrwie to, bo to jest choroba, to on wtedy ma. I to, to wynika ewidentnie z jego przekonania o tym, że mogę coś osiągnąć, ale wiem, że zapłacę za to bardzo określoną cenę. Natomiast inni, ci, którzy konformiści, oportuniści, ci, którzy są przyzwyczajeni do brania, oni są przegrani. To jest, to, to jest nastawienie takie, które uniemożliwia im, żeby wygenerować więcej. Bo żeby wygenerować więcej, jest potrzebny nadwysiłek. Komu chce się podejmować nadwysiłek? Komu chce się podjąć nadwysiłek, skoro y, zaczyna być lansowane podejście, żeby pracować 4 razy w tygodniu, 6 czy 4 godziny dziennie i w ogóle prowadzić konsumpcyjny styl życia? Bo my w tej chwili, nasza cywilizacja, nasza współczesna kultura jest nastawiona na konsumpcję i hedonizm, co jest oczywiście symptomem upadku, o czym rozmawialiśmy przy okazji cyklu życia. Imperium, tak więc y, jakie jest rozwiązanie? Ja nie wiem, jakie jest rozwiązanie. Ja wiem, co ja uważam, że jest dobre dla mnie, czy na przykład dla, dla mojego dziecka, to jest to, żebym y, mojemu dziecku przekazał pewne wartości, żebym y, ja uświadomił mojej córce, w jaki sposób działa inflacja, w jaki sposób działa ekonomia, jak się przestrzegać przed pewnymi rzeczami i przede wszystkim, żeby wiedziała, że wszystko, co jest za darmo, to nie jest za darmo. Potem za to trzeba y, zapłacić pewną cenę. I ludzie, którzy dzisiaj przyjmują ochoczo 500 plus 800 plus 13, 18, cokolwiek innego komputery, ktoś za to zapłaci. I z reguły jest to rozłożone na ogół. Więc no, to nie jest nic odkrywczego. My o tym mówimy od lat. Znaczy, ja? Mówisz, ktoś za to zapłaci, ludzie tego nie, nie czują, ale właśnie to jest tak, jak to było w PRL-u, że było coraz mniej rzeczy do kupienia. Tak. Że pieniądze były, tak? bo, bo każdy tam coś tam zarabiał, ale były kłopoty z tym, żeby w ogóle pójść kupić cokolwiek. Szynki nie było, było dwa razy, dwa razy w ciągu roku, kiedy rzucali na Boże Narodzenie i, i tak. Wielkanoc. Y, pomarańcze przychodziły, ja to nazywałem pomarańcze pastewne, bo ich się nie dało w ogóle jeść, skuby. Takie były, wiesz, w ogóle jak to obrałeś, to były taki jeden wiór tam tego soku, nawet za dużo nie było. Także to po prostu obniża się jakość produktów, jakość usług i jest ich coraz mniej, zawęża się ta paleta i tak dalej. Nie ma śmietany, nie możesz kupić śmietany, nie możesz tak. kupić cytryn, aż w końcu nie ma nic, tak? No i, i... A ludzie tego nie pojmują. Tak, wiesz, no i, i, to, i to w tej chwili kreuje bardzo niebezpieczną tendencję, bo na przykład jest coś takiego jak syndrom wyuczonej bezradności w psychologii. Ja bym powiedział, że jest jeszcze coś takiego jak syndrom wyuczonej bezczynności. I w momencie, kiedy my zaczynamy ludziom gwarantować minimalny dochód, to my zamieniamy ich w rośliny. My, my, my tylko ich podlewamy. My ich no tylko właśnie. podlewamy. I to, i to jest dla mnie, dla mnie to jest temat na paragraf. No ale przecież. Dzisiaj też zauważyłem, to jest taka kolejna tendencja we współczesnym społeczeństwie, że identyfikujemy się z ofiarami. Tak, czyli jeżeli ty, ty masz mniej, to tobie trzeba współczuć i tobie trzeba pomóc. Kiedyś obcowałem z pewnym profesorem, i ja go zapytałem, czy ja, czy, czy ja powinienem dawać bezdomnym czasem grosik, a on mówi. Rozumiem, że to wynika z twojej chęci niesienia pomocy, ale zastanów się, czy czytając komuś pieniądze, naprawdę temu komuś pomagasz? I wtedy zacząłem się zastanawiać. I doszedłem do wniosku, że dawanie pieniędzy, jednego talentu, jednego grosika osobie, która nie umie tego przekuć na dwa, na trzy, na pięć, na więcej, to jest trwonienie kapitału. Ja wiem, że to brzmi strasznie i teraz socjaliści by się rzucili na nas, zaczęli mi gryźć i pluć, kiedy wie co jeszcze, ale dlaczego mam dawać kapitał komuś, kto go straci, zamiast dać go komuś, kto go pomnoży? Więc w tym momencie, kiedy my zaczynamy na szeroką skalę rozdawać pieniądze, i wśród tych osób będą osoby bezproduktywne, to my strzelamy sobie w kolano długoterminowo. Znaczy, ja, ja widzę troszeczkę inaczej, właśnie może, może będę takim adwokatem diabła, bo tak, są ludzie, którzy rzeczywiście w życiu sobie nie radzą. Mhm. Są ży i oni po prostu nie są w stanie y, sobie poradzić. Y, mia, znałem nawet w moim otoczeniu był człowiek, który w końcu sobie poradził, powiesił się po prostu, czyli coś potrafił do końca doprowadzić, tak? A tak to wszystko leciało mu z rąk, niestety nie był w stanie po prostu ogarnąć tego swojego życia. Uważam, że takim ludziom społeczeństwo, które ma, które produkuje, może zagwarantować pewne takie minimum, trudno, nic z ciebie nie będzie, żyjesz, jesteś istotą żywą, musimy Cię wspierać. Natomiast gorsze według mnie jest, to jest w ogóle to, jest karygodne, kiedy młodzi ludzie, którzy wychodzą, właśnie są maturzystami czy są studentami i oni lansują jakieś idee takie, takie lewicowe, że trzeba zabierać innym i dawać im. Bo oni już rokują, że oni sobie w, w, nie, nie poradzą, tak? to to jest, to jest według mnie skandal. Tak? Bo jednak m, cały system edukacji powinien kształcić ludzi właśnie w kierunku takim, żeby zajmowali odpowiednie miejsca w społeczeństwie mhm. i dawali na zasadzie wymiany mhm. temu społeczeństwu pewne rzeczy. Tak? Żeby się jeszcze z tego cieszyli. Tak? Bo przecież można być hydraulikiem. Dobrym, dobrze wziętym. Ja znam takich ludzi, którzy naprawdę potrafią dużo zrobić i dużo zarobić. Prawie tyle samo, co do, dobrzy i wzięci lekarze, tak? Bo no. oni potrafią coś, tak. coś sensownego po prostu zrobić dla innych. Tak, ja się zgodzę z Tobą, co do, co do tego, o czym przed chwilą mówiłeś, tak? Że są pewne osoby, którym jest trudniej. Tak, to, to jest trzecie odchylenie standardowe i ja i, e, zgadzam się w procentach. Chodzi mi o to, że. Współczesna kultura i filozofia współczesnej kultury niejako wpycha ludzi w takie wyuczone rozleniwienie. I potem się dziwią, że inni mają więcej, ale sami nie dochodzą do tego punktu, żeby to, jakby to powiedzieć, żeby samemu coś zdobyć. Były takie badania przeprowadzone przez, przypomniało mi się, przez dwóch ekonomistów, naukowców, zdaje się, że ze Stanford i z Harvardu. I oni, oni w ogóle. Badali coś takiego, jak wpływ niedostatku na ludzkie nastawienie. I my, znaczy my, państwo polskie czy jakiekolwiek inne, w momencie, kiedy tworzy pewne takie socjalistyczne środowisko, wpędza w niedostatek pewną grupę ludzi, bo minimalny dochód to jest niedostatek. Co się dzieje w niedostatku zgodnie z badaniami tych dwóch ekonomistów? Generalnie jest tak, że w ogóle zmienia się funkcjonowanie mózgu. Takich ludzi. I oni zaczynają myśleć o gratyfikacji krótkoterminowej, w czym ona się może przejawić. Jeżeli na przykład mają niedostatek pieniędzy, a na gwałt potrzebują z jakiegokolwiek powodu, to co zaczynają robić? Bardzo szybko pozyskiwać kapitał. Jaki kapitał jest yy, dający się szybko pozyskać? Wysoko oprocentowana pożyczka gotówkowa. Tak? I to buduje spirale długu. Czyli takie osoby bardzo szybko. Trafiają z deszczu pod rynne. Tak? Czyli to są badania. To są badania naukowe, które pokazują, że jeżeli ktoś jest w niedostatku, to jest mu jeszcze trudniej za sprawą samego siebie wyjść z tego. Więc naszym zadaniem, jeżeli my chcemy mieć więcej, jeżeli chcemy mieć dane, to musimy jeszcze dać, ale nie Darmowych pieniędzy, tylko możliwości i łatwości działania. Ale jeżeli my tłumimy młodych przedsiębiorców, wiem co mówię, też zaczynałem działalność 15 lat temu. No teraz jest jeszcze gorzej, tak? eee, w to dobrych je, czasach ja, zaczynałeś. Ja, to był szok. To był dla mnie szok, kiedy widziałem ja, i przez to ja muszę przebrnąć, i to mnie zniechęcało. Dzięki Bogu, w jakiś sposób się udało po, po tych kilku pierwszych porażkach ale widziałem, ile, ile mnie to kosztuje. Nie, nie dziwię się, jeżeli są osoby, które zniechęcają się natychmiast. No bo w, w, w momencie, kiedy państwo ich tak naprawdę każe za produktywność, no to zaczynamy tworzyć wyuczoną bezradność. Czyli wpędzamy w niedostatek, zmienia się nastawienie no i z powrotem yy, wpadamy w błędne... Ale yy, w błędne trend błędne jest ogólnoświatowy. Trend jest ogólnoświatowy. I teraz może y, zobacz taką rzecz. Y, dziennikarze za nic nie odpowiadają, dostają jakieś tam pieniądze. Najważniejszym dla nich chyba czynnikiem to jest popularność, występowanie w tych programach, zdobywanie tej popularności. W związku z tym mówią to, co ludzie chcą słyszeć. A ludzie są narcyzami generalnie, tak. No i. Y Tobie się należy, ja ci to zapewnię, ty jesteś upośledzony, powinni ci to inni dać, tak? Czyli właśnie tego typu teorie lansują. No i się też właśnie ta spirala nakręca. Nikt nie mówi o nikt nie lansuje bajki o trzech świnkach, tak? żeby pokazać, ta zbudowała z, ze słomy, ta z drewna, ta z, z cegły. Tak? To była ta podstawa, którą, którą, że tak powiem, stanowiła nasze wychowanie. Książki o ludziach, którzy sobie doskonale radzą, tak? Juliusza Verne chociażby, tak? kapitan Nemo, który osiągnął po prostu niesamowite szczyty rozwoju technicznego, działał sam, no, to były te nasze, nasze wzorce kulturowe. Teraz takich wzorców kulturowych nie ma, nie tak, no właśnie. Yy, no i pytanie moje znowu, co możemy z tym zrobić? Oprócz tego, że gadamy sobie i polecamy książki. Ja działam w swoim środowisku przede wszystkim próbuję uczyć, yy, nie wiem, osoby, z którymi mam do czynienia, przede wszystkim uważam, że trzeba uczyć dzieci pewnych rzeczy, bo ja nie myślę krótkoterminowo starych, starych psów nowych sztuczek się nie uczy, więc uświadamianie, nie wiem, yy, ludzi nie wiem. W wieku dorosłym to już jest pozbawione sensu. To jest pozbawione sensu. Jeżeli ktoś już jest nasiąknięty pewną ideologią, zwłaszcza socjalistyczną, praktycznie nie ma ratunku. Co, co? Nie ma ratunku. Wczoraj usłyszałem od takiej znajomej, że ten, kto oglądał debatę, to chyba musi być bardzo naiwny, żeby wierzyć, że cokolwiek się zmieni. No tak, to już jest całkiem jeszcze inny temat. Ja, ja, ja też w ogóle to jest moja osobista refleksja. Jeśli jest coś, co ja obserwuję w naszym społeczeństwie, to jest potężny podział. I jeżeli my jesteśmy wewnętrznie podzieleni. Ja, Jakie ja mam optymistycznie patrzeć na losy Polski? Jeżeli my sami ze sobą się żremy, to mało tak ja, ja mam prawo wyborcze od lat 24, chodzę na każde wybory i muszę przyznać, że takiego wzajemnego opluwania siebie to nie widziałem. Nie widziałem, żeby tak na siebie, żeby, żeby było takie plucie, takie szykanowanie, takie wyzywanie. To jest... I, i Więc brak nie? rozmów o sednie rzeczy. To, tak. Czyli właśnie o pieniądzu, o produktywności, o konsensusie politycznym. Ja niedawno na kanale Nam Zależy ukazała się moja rozmowa z Ruth Richardson. Ona była w pewnym momencie w latach 90. ubiegłego wieku ministrem finansów Nowej Zelandii. Muszę ci powiedzieć, że to, co ona mówiła, tematy, jakie poruszaliśmy. To ja nie słyszałem tego u naszych polityków. W ogóle oni o tym nie mówią. Ona mówi o kapitale politycznym, który, który się wyczerpuje. Ona powiedziała taką rzecz, że tak mi zależało na zmianie e, systemu gospodarczego w Nowej Zelandii, że e, stwierdziłam: OK, pallicho mój kapitał e, polityczny. Nie będę drukowała pieniędzy, ale miałam drugie wyjście. Dodrukuję, ludzie będą zadowoleni, a kas przyjdzie później, kiedy mnie już nie będzie. Dokładnie. Więc my dochodzimy do punktu, w którym. My zdajemy sobie sprawę z tego, że ten, który miałby cokolwiek zmienić, to owoce jego pracy przyjdą dopiero za wiele, wiele lat, i najpierw poda nam gorzką pigułkę w postaci na przykład mocnego, drogiego pieniądza, tak? e, wysokiej produktywności, która wiąże się z podejmowaniem wysiłku, tak? bo my musimy pracować, żeby coś wyprodukować. I, tak, i, i ta, takie procesy nie trwają 4 lata, takie procesy nie trwają 8 lat. Takie procesy wypracowuje się na przestrzeni dekad. I ktoś musiałby rozpocząć pewien trend, ale sam początek, sama inicjacja byłaby bolesna. I w tym momencie ktoś mógłby powiedzieć: Mogę to zrobić. Dajmy na to, że mamy prawdziwego męża stanu, mm -hmm. męża przez wielkie M, który wie, jak to zrobić, wprowadza to. I wie, że nikt mu za to nie podziękuje, że zostanie jeszcze opluty, tak, ale za powiedzmy, pół pokolenia czy za pokolenie nasze dzieci będą miały tego profity. No ale z taką nie, sytuacją, ma tak, nie ma takich. Nie ma i on, ja on nie, nie będzie wybrany, takich, nikt go nie wybierze. Oczywiście nikt go że nie, tak, nie wybierze. Bo on mówi coś takiego, że musicie więcej pracować. Kto w ogóle mówi z polityków coś takiego? Będzie dobrze, ale musicie więcej pracować. Okej, okay, będą niższe podatki, bo to jest akurat droga do tego, ale będzie musiał być zmniejszony aparat administracyjny. A co to znaczy? A to znaczy, że szereg urzędników musiałby pójść pracować do kogo? No, do tych kapitalistycznych świń. A tam jest co? Charuwa. Czyli, jeżeli nie będzie stworzona kultura wysiłku, kultura wysiłku, celowo nie mówię kultura pracy, kultura wysiłku, takiego fizycznego, intelektualnego, wysiłku, tak. tak. To, no to za każdym razem będziemy chcieli dostawać, tak? do tego jeszcze współczesne media karmią nas, karmią nas nierealnymi rzeczywistościami, tak to bym nazwał, bo jak oglądamy serial, to nagle widzimy, że wszyscy żyją super i my myślimy, że to jest taki, taki benchmark, taki punkt referencji, że tak, tak się żyje w standardzie. Nie, tak się nie żyje w standardzie. Takie rzeczy się wypracowuje ciężką pracą. Jeżeli ludzie tego nie zrozumieją, że bez pracy nie ma kołaczy, no to, no to będzie dalej, daj 500. Słuchaj, no, mamy dwie grupy społeczne, które prawdopodobnie bardzo szybko powinny zrozumieć, podchwycić to, co mówimy i być może właśnie rozprzestrzeniać tą, to, ten, ten nasz przekaz. Pierwsi to są sportowcy, no bo cały trening opiera się na zjawisku superkompensacji. Zjawisko superkompensacji polega na tym, że musisz zaangażować daną cechę motoryczną. Czy to będzie umysł, czy to będzie siła mięśniowa, czy to będzie wytrzymałość, czy to będzie prędkość. Mhm. Musisz ją zaangażować. To jest ten trening, musisz sobie dowalić. Tak. Musisz te... Potem musisz odpocząć. I wtedy w fazie odpoczynku, czyli kompensacji, mhm. następuje odbudowanie tej cechy. A potem następuje krótki okres Not. superkompensacji czy hiperkompensacji, kiedy organizm jest o wiele. Znaczy jest szybszy, jeżeli trenowałeś szybkość, wytrzymalsz jak trenowałeś wytrzymałość, czy sprawniejszy intelektualnie. Generalnie, najkrócej można by to powiedzieć, że wyraża to takie przysłowie ludowe, bez pracy nie ma kołaczy. No, nie potrenujesz, bracie, to nie będziesz miał wyniku. Tak. Nie? To jest jedna rzecz, czyli tutaj sportowcy powinni tak jakby wiedzieć, o co, o co w tym wszystkim chodzi. Nauczyciele WF-u tak samo tak mogą właśnie te nasze idee przerzucać już, już na szerszy grunt. A kolejna rzecz i kolejna grupa społeczna to są inżynierowie. W automatyce istnieje, w automatyce, w samolotach, w rakietach istnieje coś takiego jak zjawisko korekty, reguła korekty. Im masz do czynienia z jakimś procesem. Ten proces ulega zaburzeniu. Wiadomo, że on doprowadzi do, do katastrofy na przykład. Im szybciej go. E, skontrujesz, tym lepiej. Tak? Jest nawet ta, taka reguła cała naprzód, cała wstecz, że po prostu trzeba wszystkie siły rzucić na to, żeby dokonać korekty tego procesu, żeby on nie zmierzał ku katastrofie. Tak? Stąd masz te lotki w samolocie, tak? że one, one cały czas pracują. Nie? Tak samo jak jedziesz na rowerze, to też korygujesz cały czas to, to, to wszystko robisz. A my w procesach społecznych mamy taką sytuację że Bóg, widzimy, tak, znaczy widzimy, widać, tak, no, ekonomiści to widzą, my jako, jako obserwatorzy życia, życia społecznego, czy jako nawet powiedzmy fizycy życia, widzimy, że to idzie w bardzo złym kierunku, historia się powtarza, bo te, te, te procesy właśnie wiemy stąd, że historycznie one miały miejsce, PRL się rozsypał, Wenezuela się rozsypała, tak, być może to jest pierwsza książka, która pokazuje, jak, jak ten... Hmm, ten, ten proces rozwalania się kraju właśnie postępuje, bo takiej analizy w stosunku do PRL-u myśmy nie wyciągnęli, tak? No i mówię, są takie grupy ludzi i teraz chodzi o to, żeby te grupy przyciągnąć do nas, tak? Właśnie, no bo i teraz zauważ, jak, jak, jakie to jest proste, tak? Jest człowiek, który chce wprowadzić korektę, no ale korekta to jest wysiłek, mhm. to jest praca, tak? no, no i właśnie może właśnie pokazywać tą istotę tych procesów społecznych. Słuchajcie, jest zgraja E, ludzi nierzeczliwych, którzy tylko i wyłącznie dla własnego interesu rozwalają kraje, tak? To są właśnie takie Madury, to są takie, takie gierki, czy takie Chavez, w tej chwili... Czawes, tak samo. Czawes, tak, no, no, on to Bo, zaczął. On to inicjował, tak? Chociaż nie, no, jeszcze przed nim byli. Jeszcze kiedy Ciebie słucham, to sobie tak uświadamiam, że były próby, były podejmowane próby rozumienia tego, dlaczego, dlaczego pewna degradacja, dlaczego pewien upadek jest nieuchwytny, i dlaczego nam to umyka, i dlaczego nie jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. Nawet to padło w trakcie, zdaje się, żeby wywiadu z Kirkiem, który prowadziłeś, przy którym ja też uczestniczyłem. I tutaj też to chyba jest wytłumaczone pokrótce. Pułapka polega na tym, że my widzimy tylko krótki odcinek czasu. A kiedy widzimy krótki odcinek czasu, to nie widzimy w całej rozciągłości konsekwencji. To trochę tak jak z papierosem. To no bądźmy obiektywni, jeden papieros nie zaszkodzi, tak? Ale jeden papieros dzisiaj, jeden papieros jutro, jeden papieros pojutrze. Za każdym razem to jest jeden papieros. Ale jeżeli weźmiemy to w trend, to zaczyna się robić konsekwencja. Pytanie brzmi, czy ktoś widząc, no bo. 500 złotych dla gospodarki nie jest szkodliwe. Tak? 500 złotych utopione, czy 800 złotych w skali miesiąca nie jest szkodliwe, ale jeżeli przemnożymy to przez x miesięcy, x lat i x tysięcy obywateli, zaczyna się robić potężne obciążenie I finansowe. to już widać, i to już widać. I to już widać, ale no i szybko to widać, tak? I w miarę szybko, a wciąż tak jakby ludzie nie widzą tego, jak to długoterminowo pociągnie nas na dół. Tak więc no, dla mnie to wszystko to, to, to są fenomeny psychologiczne. Jak to jest, że kolejna rzecz, że co dopiero się skończyła hiperinflacja? Sam pamiętasz lata 90. lepiej niż ja, bo ja wtedy jeszcze y, kopałem w, y, w piłkę pod trzepakiem. Ty już pracowałeś. ale Aczkolwiek pamiętam i kolejki, i te banknoty, i całą tą resztę. Y, no to przecież ile osób wciąż żyje z tamtego czasu i zapomniało o tym. Przecież w tej chwili mamy do, do, dokładną kalkę do druku pieniądza, y, socjalistycznego rozdawnictwa. Ludzie myślą, że w, wtedy były na przykład zapisy na mieszkania. Co teraz mamy? W tej chwili mamy zapisy na kredyty na mieszkania. To jest dokładnie to samo, tylko troszkę się zmieniła forma, ale meritum zostaje to samo. Dlaczego my tego nie widzimy? Dlaczego my tego nie rozumiemy? Dlaczego młode pokolenie nie uczy się od starszych? Nie wiem. Wolimy niewolę niż wolność i odpowiedzialność. Tak, tak bym powiedział. Tak. E, słuchaj, no, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Fizyka życia, Tomasz Forro, gorączka, gorączka złota. złota w podtytule Jak upadła Wenezuela. Polecamy gorąco. Ja sobie tą książkę pożyczam. Myślę, że w ciągu kilku dni ją wciągnę, bo jestem naprawdę mocno zainteresowany i Wenezuelą, i samym procesem upadku. Szukująca, tak, no to jest. Więc to nawet jest... nawet pokazałem w którymś punkcie, kiedy widziałem bestialstwo i konsekwencje. Nie wiem, jak to nazwać ludzkiej głupoty. Tak? Bo, 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 bo socjalizm jest niczym innym jak, jak po prostu przejawem naszej zbiorowej głupoty. Głup zbiorowej głupoty. Socjalizm jest głupi, historia pokazuje, że cały czas są tego, nic, nic tylko negatywne konsekwencje, a my dalej w to brniemy. brniemy. Bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki. Do widzenia. Do widzenia. Jeśli chcesz, żeby twoja firma została partnerem, kanału nam zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.